Plan Brzezińskiego budowy nowego ładu światowego. Zbigniew Brzeziński co jakiś czas wypuszcza zlepek myśl na temat ładu światowego. W zasadzie on rzadko używa słów New World Order, nowy porządek świata, NWO. Natomiast on jest osobą, która kiedyś była w systemie międzynarodowej finansjery jako, powiedzmy, jakiś strateg, albo bardzo dobry wykonawca strategicznych planów. Jednak można go nazwać jako strateg, ponieważ na przykład zbudował Komisję Trójstronną. Zobaczmy najpierw, kim jest ten człowiek. Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog polskiego pochodzenia, sowietolog, geostrateg, doradca prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego USA w latach 77-81. Tutaj są dwie ważne funkcje, a więc sowietolog, czyli on uważa siebie za specjalistę od naszej części Europy, od Rosji, Polski, Ukrainy, oraz jest geostrateg. Między innymi dlatego założył Komisję Trójstronną. Komisja Trójstronna to jest organ niekoniecznie decyzyjny, nie znamy organów decyzyjnych, ale na pewno organ strategiczny, który w zamierzeniu buduje koncepcję nowego ładu światowego w różnych regionach świata. Przecież jeżeli oni budują, oni, czyli międzynarodowa finansjera, bo już na wstępie trzeba powiedzieć, że Zbigniew Brzeziński jest człowiekiem międzynarodowej finansjery. Skąd to wiemy i dlaczego takie poszlaki? Ponieważ Stany Zjednoczone są twarzą międzynarodowej finansjery, ponieważ gdyby Zbigniew Brzeziński jako doradca Cartera, jako geostrateg był uczciwym człowiekiem, to by dążył do niezależności Ameryki od wszelakich sił. On tego nie robi. On kompletnie nie mówi o tych ważnych sprawach, jak emisja pieniądza, jak Fed, czyli prywatny bank, który zarządza Stanami Zjednoczonymi. Prywatne osoby, prywatne konsorcja zarządzają państwem. Tak naprawdę Stany Zjednoczone to jest państwo korporacyjne. Osoby, które pracują w korporacji, zasiadają w organach państwowych. Tam ruch, biznes, polityka, to są związki połączone. Zbigniew Brzeziński pełni w tym rolę potakiwacza, ale myślę, że nie tylko. Myślę, że jest troszkę wyższy w pionie strategicznym. Nie jest on z rodziny Rothschildów, czy z rodziny, przynajmniej nie znam, nie wiadomo na tą chwilę, być może to jest nazwisko przebrane. Trzeba brać takie wątki pod uwagę, bo ten świat jest pomylony. Ale na tą chwilę nie wiemy tego, dlatego uważamy, że Brzeziński to jest Brzeziński. Ale być może jest to człowiek pochodzenia żydowskiego. Nie wiem. Dlaczego takie pytania i wątpliwości? Ponieważ oni inwestują właśnie tylko w takich ludzi. Pochodzenia żydowskiego, ludzi im wiernych, którzy przeszli odpowiednie szkoły, mają określone myślenie, określoną koncepcję. I Brzeziński dokładnie wpisuje się w tą rolę. My możemy być dumni jako Polska z Brzezińskiego, jeżeli kompletnie nie bierzemy tą otoczkę prawną. No bo tak, człowiek się wybił, tak samo jak z Donalda Tuska możemy być dumni, tak? Tylko że jeżeli wiemy, że to są kukiełki propagujące prawdę, bo na przykład Tusk jest typową kukiełką, to nie jest żaden strateg. Natomiast Brzeziński jest na pewno, nie wiem czy najwyższy, ale jednym z najwyższych oficjeli w strukturach międzynarodowej finansjery. Na pewno był i dzisiaj już jako blisko 90-letni człowiek, no na pewno jest na marginesie. Przecież stan fizyczny i umysłowy już mu nie pozwala nadążyć za tym wszystkim. Ale dalej jego rola jest ważna. Czy jego punkt myślenia biorą pod uwagę? Chociażby dlatego, że jego artykuły ukazują się w określonych, znanych gazetach. Zbigniew Brzeziński kolejny raz napisał 5 elementów budowy nowego ładu. Czy należy wziąć pod uwagę jego strategię, jego plany? Na pewno tak. Na pewno nie wiązać jego plany z rzeczywistością jako jeden do jednego. Bo kompletnie mogą być pominięte przez dzisiejszych strategów, do których niewątpliwie już Brzeziński nie należy.
On może snuć teorie, może snuć plany, może wypowiadać się w telewizji, w mediach. Ale to już nie jest stratek, to już jest typowy emeryt. Natomiast był kiedyś w rządzie Cartera, był kiedyś, można powiedzieć, nawet w ekstraklasie politycznej świata, wie, na czym to polega i o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego przeanalizujmy jego kolejny plan. Przypomnę tylko, że ostatnia jego strategia, którą czytałem, była następująca. Należy oddzielić Chiny od Rosji. Czyli on jakby już pogodził się z tym, że Rosja idzie swoją drogą, jest nie do zatrzymania. Natomiast Chiny jeszcze można przekonać. Można przyciągnąć do siebie. No do siebie to, czyli mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych. O Stanach Zjednoczonych, które są twarzą międzynarodowej finansjery. Dlaczego jeszcze może kilka słów na temat międzynarodowej finansjery? Dlaczego to Brzeziński właśnie jest twarzą międzynarodowej finansjery? To jest kolejna osoba przekupiona. Nie wiadomo, czy finansowo, czy ideologicznie. Natomiast ja tu widzę pewną ideologię w tym, co on robi. Gdyby tylko finanse chodziły pod uwagę, to by teraz sobie siedział w ogródku i miałby gdzieś tą politykę, bo swoje zrobił i odszedł. A on dalej chce pisać, chce doradzać, chce mówić, chce opisywać rzeczywistość jego spojrzeniem intelektualnym. Gdyby to Brzeziński nie był po stronie międzynarodowej finansowej, to jak wspomniałem, mówiłby o tym układzie Fed, który zagarnął gospodarką Stanów Zjednoczonych, który łupi gospodarkę Stanów Zjednoczonych i każdego Amerykanina. A wiemy, że za Fed na 100% stoją bankierzy. Stoją rodziny bankowe, w większości żydowskie. Skoro Fed wypuszcza obligacje i karmi nimi rząd, zabrania druku własnych pieniędzy przez naród, zabrania druku dolara. Przecież to rząd powinien drukować dolara. A to się dzieje na tej zasadzie, że rząd Stanów Zjednoczonych drukuje obligacje, sprzedaje je, czyli wymienia za dolary, czyli to jest wymiana z Fed. Fed dostarcza im wydrukowane dolary i jeszcze te obligacje muszą zostać wykupione, czyli one są na określony procent. Teraz już, tak jak wspominam w tym szkoleniu, oprocentowanie obligacji spada. Bo często jest darmowe, minusowe. Bo jest inna koncepcja, o czym mówię w innym wideo. Natomiast kiedyś, jeżeli to zadłużenie jeszcze było niskie i oni dążyli do zadłużenia poszczególnych krajów, to te obligacje były na 10-15%. To masakrycznie. I o tym Brzeziński nie mówi, że dla narodu, aby na przykład nie było podatku dochodowego, aby nie było wysokich podatków, emisja pieniądza powinna być w rękach rządu. Wiele jest takich rzeczy, w których Ameryka okłamuje swoich obywateli, ekonomia, medycyna, historia. I Brzeziński kompletnie o tym nie mówi. A jeżeli jest strategiem geopolitycznym, to o tym wszystkim musi wiedzieć. Nie sądzę, żeby żył w zakłamaniu. Nie sądzę, żeby go w taki sposób podeszli, że mając 88 lat, czy około 90, nie zna prawdy. I zobaczmy, jego strategia dotychczasowa, tak jak wspomniałem, była rozdzielić Rosję od Chin. Bo on wie, że ten duet jest bardzo mocny, samowystarczalny wręcz. Natomiast sama Rosja, same Chiny, sam Iran, to są kraje, które można w jakiś sposób pokonać. I ekonomicznie, i gospodarczo, i medialnie, i militarnie. Natomiast kiedy one się zjednoczą, to stanowią olbrzymią przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych i dla międzynarodowej finansjery. I teraz koncepcja Brzezińskiego jest następująca. Budowa trójkąta USA, Rosja, Chiny. Uwaga, proszę zobaczyć, jak się koncepcja nagle zmieniła. Dzisiaj chcę, aby Rosja i Chiny były w układzie ze Stanami. No niesamowite. Przypomina mi to oczywiście II wojnę światową. Jałtę, gdzie tam spotkały się trzy mocarstwa, które naprawdę nie było im po drodze. Przecież Związek Radziecki, później ta sztuczna zimna wojna,
Wielka Brytania, jeszcze sojusznik i Stany Zjednoczone. No ale tam Rosja, co ona tam robiła? A później Niemcy do tego doszły. Odbudowali Niemcy po II wojnie światowej. Stany zainwestowały w Niemcy. Stąd dzisiaj ich potęga. Czyli Brzeziński twierdzi, że koncepcja z ominięciem Rosji nie wyszła, bo widzimy w Syrii, co się dzieje. Stany Zjednoczone trochę na uboczu. Sterują ISIS. Ale to nie wychodzi. Bo Rosja już ma taki potencjał militarny, że jest w stanie sama wygrać wojnę. Jak dużą, nie wiadomo. Na pewno tą regionalną w Syrii. Co mówi pierwszy punkt, pierwszy element? Przekupienie Rosji i rozluźnienie układu rosyjsko-chińskiego. USA pozostają najsilniejszym państwem na świecie. Proszę, to jest, jeżeli popatrzymy, to jest tylko wymiana słów. Dalej Brzeziński rozumie, jak groźna jest Rosja. I dalej on chce ten układ rozwalić. Rosyjsko-chiński. Czy nie rozumiem? Z jednej strony ma być jakiś pakt, a z drugiej strony podkopywanie? Jak on sobie to wyobraża? I oczywiście bezsprzecznie uważa, że USA pozostaną najsilniejszym państwem świata. Czyli ja sobie to tak tłumaczę. Czyli Brzeziński w tym układzie trzech państw uważa, że USA są hegemonem, a Rosja i Chiny będą czyścić buty i dostaną jakąś marchewkę, jeżeli będą grzeczne. No przyznam, ciekawa koncepcja. Drugi element. Rosja w chwili obecnej przechodzi ostatnie stadium imperialistycznej inwolucji i decentralizacji. Czyli Brzeziński tutaj ma na myśli fakty destrukcji Rosji z Putinem. Zanik znaczenia Rosji w świecie. Ja myślę, że tutaj Brzeziński albo zaklina prawdę, albo już jest za starym człowiekiem, żeby móc intelektualnie obejmować rzeczywistość. Oczywiście Rosja była w dołku imperialistycznym, ale to właśnie teraz się wybija. Przecież militarnie, dzięki temu, że Rosja uczestniczyła w Syrii, pokazała swoją moc, pokazała swoje zabawki, to oni planują za kilka miliardów dolarów sprzedać sprzęt wojskowy ich sojusznikom. Właśnie dzięki temu, że w boju pokazali, że ich sprzęt się sprawdza. Ja myślę, że ta wojna w Syrii, ta regionalna, powoduje wejście Rosji na pewno już do ekstraklasy. To jest nowe mocarstwo, które powstaje. To nie jest żadna inwolucja. To nie jest żaden upadek. Oczywiście, jeżeli ktoś ma krótkie spojrzenie i medialnie, szczególnie w mediach to fajnie brzmi, no popatrzcie się na budżet Rosji. No ropa leci w dół, więc tracą dochody. Więc to państwo idzie ku bankructwu. No ja myślę, że już najgorsze przeszli. To był ten 2015 rok, początek, kiedy był olbrzymi atak na rubla, olbrzymia dewaluacja rubla i olbrzymi atak na ropę, na ceny ropy. Wtedy cały świat mówił, że puste sklepy w Rosji, że Rosja idzie na dno, bankructwo. Żadnego bankructwa nie było. Oczywiście było załamanie finansów i ja wtedy uważam i pisałem o tym, że Chiny pomogły Rosji. Nastąpiła wymiana handlowa między innymi. Chiny oczywiście na tym skorzystały, bo podpisały dobre kontrakty na ropę. Przecież Chiny są olbrzymim odbiorcą surowców. Kiedyś pisałem na ten temat artykuł, więc zapoznaj się z nim. Oczywiście teraz to troszeczkę spadło zapotrzebowanie na surowce, bo Chiny się sztucznie budowały. One tam kilka miast wybudowały pustych. No to jak takie inwestycje robiły, no to nie działa w ten sposób. Inwestycja służy po to, żeby zainwestować pieniądze, nawet z kredytów, jeżeli dzisiaj nie ma innej możliwości. Ale zaraz trzeba czerpać z niej zyski. To są inwestycje. Spłacamy kredyty i mamy dochody. Ale jeżeli Chiny przez lata budowały swoje PKB, swoją siłę właśnie na takich dziwnych inwestycjach, kilka miasto zbudować pusty, to nie ma z tego dochodów, nie ma z tego zysku. Więc musiało to klapnąć i teraz ten PKB, czy ten wzrost gospodarczy jest dużo niższy, bo to jest naturalny bieg sprawy. To nie jest żaden upadek Chin.
Oczywiście złe inwestowanie, być może zmienili złych doradców, być może sami popełnili olbrzymie błędy. W każdym razie Rosja, moim zdaniem, wychodzi z dołku teraz. Ona przyzwyczaja się do nowego układu ekonomicznego, że nie może, tak jak zresztą inne kraje roponośne, nie może 50% opierać na dochodzie czy na zyskach z jednego źródła. No nie da rady. Arabia Saudyjska teraz buduje plan jakby troszeczkę odseparowania się od tego gazu i ropy. Aby ich budżet również miał dochody z innych źródeł. Bo zdają sobie sprawę, jakie to jest niebezpieczeństwo dla ich przyszłości. Rosja zmienia się z państwa mocarstwowego imperialnego w narodowe. No nie wiadomo, co mam na myśli narodowe, ale oczywiście chodziło Brzezińskiemu o to, że spada znaczenie Rosji w świecie. No jeżeli Brzeziński tak myśli, to niech jeszcze raz przestudiuje atak Rosji w Syrii. Niech jeszcze raz zobaczy, kto tam pełnił główną rolę. Czy Rosja, jako samotne państwo z oddziałami Asada i z oddziałami irańskimi, czy cały szereg państw współpracujących z USA, z ISIS, a więc Arabia Saudyjska, Izrael, Turcja i wiele innych państw. Kto ten element walki wygrał? Oczywiście o jakiejś pełnej wygranej w Syrii nie mam mowy, bo tam, tak jak na Ukrainie, będzie podział z góry zaplanowanego ładu. I prawdopodobnie do tego podziału będą musiały się przychylić wszystkie państwa. Tak to teraz działa. Natomiast mówiąc o współpracy pomiędzy tymi państwami, które walczyły przed chwilą między sobą, jest za górnolotne, za płytkie. Nie ma podstaw ku temu. To, że Rosja, Chiny i USA łączą się w wielu aspektach geopolitycznych, to nie znaczy, że są mężem i żoną. Bez Ukrainy Rosja nie może być potęgą. Pamiętam Brzezińskiego, jak czytałem jego lektury, to on zawsze uważał, że odetnijmy Ukrainę od Rosji, to wtedy ona padnie. To powiązanie Ukrainy z Rosją uważał za element strategiczny. No, znowu kolejna koncepcja, w której Brzeziński przeszczelił. Nie ma Ukrainy. Oczywiście Rosja zadbała o swoje prawa, o swoje wpływy, bo Półwysep Krymski zajęła, a to robiłem analizę geopolityczną, to zapraszam do niej, w której przedstawiłem, że Półwysep Krymski jest strategiczny pod względem wojskowym, handlowym, pod względem bytu Rosji. Dlatego on musiał zostać zajęty przez Rosję i na pewno go nie oddadzą. Bo tam ma bazy, tam ma cieśninę bostońską. Od razu są dwie bazy bardzo blisko w Syrii. Bazy Lataki i Tartus. Putin musi bronić swoje bazy. Cieśnina bostońska jest dla niego kluczowa dla handlu. Gdyby ją zamknęli, musiałby płynąć daleko. Koszty są niesamowite. Dlatego Brzeziński myli się kolejny raz. Rosja bez Ukrainy istnieje. Oczywiście, być może Brzeziński twierdził, że właśnie chodziło mu o ten Krym. Natomiast ten element Rosja na razie sobie zagwarantowała. Turcja nie jest w stanie na razie się przeciwstawić. Powiedzmy, siłowo zamknąć tego obszaru. Tego kawałka wody. Dlatego Rosja może istnieć bez Ukrainy, ale już się zabezpieczyła i znowu kolejny plan utonął Brzezińskiego. W taki sposób, że Ukrainę weźmiemy i Rosja się zatopi w jakiś sposób sama, czy jeszcze wspomożemy ją. No, nie udała się ta koncepcja. Oczywiście Ukraina została wzięta z różnych powodów. Tam różne grupy wpływu interesów działają, a między innymi właśnie ta koncepcja Brzezińskiego, która się nie sprawdziła. Rosja ma szansę stać się wiodącym europejskim państwem narodowym, jeśli będzie działać rozsądnie. Proszę bardzo, Brzeziński mówi, dajmy Rosji marchewkę, ale kij jest bardzo ważny. Panie Putin, działajcie rozsądnie. Panie Putin i twoi mocodawcy, chodźcie na układy z nami. Przypieczętujcie
układ, że to my, Stany Zjednoczone, jesteśmy potęgą z międzynarodową finansjerą. Słuchajcie się, a będziecie wiodącym europejskim państwem narodowym. Niesamowite. Trzeci element Nowego Ładu. Rozwój Chin jako przyszłego, równego i prawdopodobnego przeciwnika Stanów Zjednoczonych. Patrzcie się, Brzeziński dobrze celuje w tym wypadku. On wie, że Rosja i Chiny to są przeciwnicy Stanów Zjednoczonych. Pisze tutaj prawdopodobnego przeciwnika Stanów Zjednoczonych. Chiny stoją na uboczu, nie są agresorem, nie podejmują bezpośredniej walki z USA. Obecnie Chiny budują swoją potęgę. Chiny nie są na tyle mocne, żeby militarnie otwarcie walczyć ze Stanami. Chiny nie są na tyle mocne, żeby otwarcie finansowo, ekonomicznie walczyć z międzynarodową finansjerą. Nie są. Skąd to wiemy? No choćby lipiec, sierpień 2015, atak na giełdę chińską. Upadek, krach, 4-5 bilionów dolarów zostało ukradzionych społeczności chińskiej. Około biliona dolarów rząd przeznaczył na ratowanie giełdy. Dalej mają problemy duże. Dalej problem nie jest rozwiązany. Chiny wiedzą, jaką potęgą jest międzynarodowa finansjera. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj żadne państwo nie jest samodzielne w sensie takim, aby nie korzystało z elementów zbudowanych przez międzynarodową finansjerę. Jak wspomniałem, że system międzynarodowej finansjery jest powiedzmy koło kwadrat, obejmuje cały świat i tylko oni w rękach mają narzędzia do wymiany przepływów pieniędzy pomiędzy światem. Oni mają w rękach wszystkie giełdy na świecie. To oni zarządzają. To ich system, to jest coś takiego jak franczyza. Jak są te okropne, syfne, że tak powiem, McDonaldy. I ty chcesz dostać McDonalda w Ajencie, to musisz skupić franczyzę. Ale to nie jest twoje. Ty działasz na licencji czyjeś. Musisz brać od nich produkty. Tak działać, jak oni sobie życzą. Właśnie tym McDonaldem światowym jest finansjera, jest system międzynarodowo-finansowy, który został zaakceptowany prawnie w 1913 roku, a w Europie Bretton Woods 44 rok po II wojnie światowej. Oni zbudowali system, mechanizmy, organy do kontroli. I wszystkie państwa z tego korzystają. Bardzo trudno z tego wyjść nagle i to sobie zdają Chiny. Bo jeżeli giełda papierów wartościowych została zaatakowana, a na giełdzie znajdują się bardzo ważne firmy, które świadczą o sile gospodarki, a giełda działa na licencji międzynarodowej finansjery, która wie, co zrobić, żeby ją zbudować, ona wie, co zrobić, żeby ją zniszczyć. I pokazała swoją siłę i moc. Rosja i Chiny, jakikolwiek inne państwo, mogą walczyć twarzą w twarz, jako osobne byty z międzynarodową finansjerą, kiedy mają wszystko na własnych autorskich systemach, rozwiązaniach. W przeciwnym wypadku tego nie mogą zrobić, bo stanie się to samo, co z giełdą chińską, co z rublem w 2015 roku, to co się stało w 2014 roku z Syrią. Została zdewaluowana waluta syryjska, waluta irańska, inflacja powyżej 100%. Dlaczego? Bo ich odcięli od płatności międzynarodowych. Więc dopiero te elementy są w budowie. Ja wspominałem w jednym z artykułów, rozpisane są, które elementy, nie chcę robić bardzo dużej dygresji, bo chcę wrócić do planu Brzezińskiego. Natomiast te dwa kraje dopiero budują systemy. Oczywiście finansjera to widzi, dlatego się spieszy. Chiny stoją na oboczu, nie są agresorem. To jest ich rola teraz. Ale tak jak wcześniej Brzeziński powiedział, oni są niebezpieczni. Oni już dostali kilka razy po pysku od międzynarodowej finansjery, tak jak Rosja. I oni są niebezpieczni. Czwarty element. Europa nie jest siłą globalną i raczej nie będzie nią w przyszłości. Popatrzcie, Brzeziński twierdzi, że nastąpi upadek w jakiś sposób znaczenia Europy na świecie. Unia Europejska nie będzie siłą.
No, nie wiem, dlaczego mówi takie rzeczy. Oczywiście to może być prawda, ponieważ no, widzimy, co się dzieje, islamizacja Europy. Niemcy jako główny przewodnik Unii Europejskiej ugiął się pod napływem imigrantów, pod planem Sorosa, czyli przedstawiciela, George Soros, przedstawiciela międzynarodowej finansjery. Merkel ten plan zaakceptowała i dochodzi do destrukcji Europy. No bardzo łatwo sobie można wymyśleć przeróżne scenariusze, kiedy kilka milionów będzie w euro, do tego przyjdą, czy jakby sprowadzą swoje rodziny i tam dzietność jest bardzo duża, kiedy to wszystko się rozwinie, rozrośnie, założą swoje partie polityczne, będą wygrywać w parlamentach i odbierać władzę. To jest ta czarna przyszłość Europy, szczególnie tych krajów, które bardziej rozwinięte, Niemcy, Francja, Szwecja. Kiedyś, popatrzmy za 20, za 30 lat, co będzie z Polską, jakich będzie miała przeciwników? Będzie miała przeciwników islamskiej religii. To jest bardzo ważne, już dzisiaj myśleć strategicznie. O tym mówi również Brzeziński. Już dzisiaj Polska musi budować potężną armię, potężne siły zbrojne, potężną strategię. Musi, oprócz tego, że jest w Unii Europejskiej, nie jest łatwo wyjść stamtąd. Musi budować własną Unię. Grupę Wyszehradzką poszerzać i być tam liderem. To nie jest jakiś punkt, który możemy zrealizować albo nie. To jest przymus, o czym mówi Brzeziński. Europa będzie siłą nadającą znaczenie stanowisku Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. No, tutaj Brzeziński się już pastwi nad Europą i jeszcze nie powinien, aczkolwiek ta islamizacja zapewne jest planowana i przyniesie destrukcyjną opiekę islamu nad Europą. Natomiast Brzeziński twierdzi, że Europa będzie pod nóżkiem, będzie reprezentować Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie. Czy to w jakiś sposób Europa rozwiąże tam problem? Czyżby Brzeziński znał plany jakichś sił pokojowych Europy i wyruszenia na, powiedzmy, na Syrię czy na inne krańce? Bo przecież tam wojny będą nie tylko w Syrii. Przecież najpierw był Irak, troszkę uspokojenie, Syria, trochę uspokojenie, Ukraina, już ewidentne uspokojenie. Będą kolejne kraje niszczone. Co dalej mówi Brzeziński? Europa może odegrać konstruktywną rolę w nadchodzącym rozwiązaniu rosyjsko-ukraińskiego kryzysu. Tu akurat wiele nie nagłówkował się, ponieważ pisał to na dniach, kiedy już było pewne, jakie są rozgrywki, a mianowicie wybór Balcelowicza miał być premierem Ukrainy. Nie zgodził się na to, prawdopodobnie bał się wyników, nie chciał być ojcem porażki, ale moim zdaniem, jeżeli wybrano Balcerowicza, to nie po to, żeby poniósł porażkę. Przecież kto decyduje, czy ten kraj wzrośnie, czy upadnie? No różne organy, jeżeli będzie dostawał tylko kredyty, jeżeli zakończą wojnę z Rosją, jeżeli zainwestują w te kraje korporacje, które wykoszą oczywiście konkurencję ukraińską, tak jak to było w Polsce. Jeżeli Balcerowicz wrzuci elementy destrukcyjne planu, starego planu Balcerowicza, jeżeli wprowadzi ten tak zwany wolny rynek, terapię szokową, Miltona Friedmana, no te wszystkie elementy spowodują, że będą przepiękne wskaźniki gospodarczo-ekonomiczne. No myśmy już to przerabiali w Polsce. Tylko teraz, co będzie z Ukraińcami? Ile będą zarabiać? Dla kogo będą pracować? Nie będą pracować dla firm ukraińskich. Będą pracować dla Zachodu, dla zachodnich korporacji. Tam jest potężne państwo. Już dzisiaj Ukraińcy powinni być świadomi tego. Bardzo przykro to powiedzieć, ale trudno wiązać jakieś związki ze swoim krajem, jeżeli nie założysz biznesu, jeżeli nie masz jakiejś specjalizacji. No już dzisiaj milion Ukraińców pracuje w Polsce, bo to jest dla nich nowy, ładny, nowy świat, gdzie są zarobki wyższe 2-3 razy. Oczywiście kto miał tylko możliwość, wyjechał na Zachód, wyjechał do Stanów, będą mogli wyjeżdżać z Polski również do Unii Europejskiej, bo już granice Schengen im się otworzą. Jest to wyganianie Ukraińców z Ukrainy.
wyganianie Syryjczyków z Syrii, z Iraku. To jest, wszystko jest ten sam mechanizm i schemat. Oni nie kombinują, bo to się wszystko sprawdza. To się wszystko sprawdza. Na Bałkanach to samo zrobili, podział państwa. To samo chcą zrobić z Syrią, to samo chcą zrobić z Irakiem. Zobaczymy, jak będzie Ukraina. Czy będzie już ten podział, to co sobie wzięła Rosja, to wzięła resztę, zostanie Zachodowi i tam powstanie państwo, kolejne państwo korporacyjne, czy jeszcze podzielą tą Ukrainę, ale na dzień dzisiejszy nie wygląda, aby ona była podzielona. Będzie cały monolit, tylko w rękach korporacji, w rękach międzynarodowej finansowej. Oczywiście on będzie odbudowany, będą sukcesy prywatyzacyjne. Balcerowicz po to pojechał, żeby właśnie ogłaszać światu, jakie firmy tam będą inwestować. Nagle dowiemy się, że Ukraina prześcignęła Polskę w zdobywaniu nowego kapitału. Moim zdaniem, zobaczymy jak będzie. Balcerowicz poszedł tam po to, aby uspokoić sytuację, aby mogli czerpać zyski z tego kraju. I już teraz. Kiedyś pisałem kilka miesięcy temu, że to jest koniec już Ukrainy. Trzeba było jeszcze troszeczkę czasu. I teraz kolejny etap. Balcerowicz wchodzi tam z Millerem, z tym człowiekiem, który twierdził, że 96 osób w Smoleńsku zginęło poprzez uderzenie w brzozę. Jeżeli tacy ludzie, którzy pokazali wielokroć, że są nieuczciwi, że kłamią, chcą budować Ukrainę, to oni nie reprezentują i nie będą nigdy reprezentować naród ukraiński. Oni będą reprezentować kapitał międzynarodowy. Przecież zobaczmy sobie, kim jest Balcerowicz na Ukrainie. Balcerowicz na Ukrainie jest doradcą parlamentu, rządu, prezydenta. Jest głównym doradcą, czyją politykę będą realizować. Balcerowicza. A czy Balcerowicz usiadł i ją napisał? Kto napisał plan Balcerowicza? No Soros, Zaks. Kto napisał? Amerykańcy z Miltonem również na czele, z pomocnikiem. Więc moim zdaniem ten plan powstał dużo wcześniej, a Balcerowicz ma go realizować. Taka jest struktura, taka będzie struktura sukcesu Ukrainy, która niewątpliwie medialnie się odbije na zewnątrz, na lewo i na prawo. I Europa będzie odgrywać konstruktywną rolę, ale to nie jest żadna innowacja, żadna myśl intelektualna. My to już wiemy. Piąty element. Należy zwrócić uwagę na znów politycznie aktywizujące się masy poza państwami Zachodu. Brzeziński jakiś czas temu mówił wyraźnie, że są opóźnienia we wdrożeniu nowego ładu na świecie, czyli NWO, New World Order. Przypomnę, że NWO, czyli to jest jedno państwo, czyli jeden rząd, jedno państwo globalne. Jeden rząd, jeden bank, jedno wojsko. Czyli chcą zrobić z całego świata jedną korporację międzynarodową, którą będzie zarządzała międzynarodowa finansjera. I Brzeziński ten plan realizuje i on w którymś z materiałów swoich powiedział, że to idzie wszystko za wolno, że świat się budzi, że społeczeństwo rozumie, co się tu dzieje, że to jest niebezpieczeństwo dla ich układu. Tu znów pisze, że masy aktywizują się. Co to znaczy? To znaczy, że różne grupy w poszczególnych krajach rozumieją w końcu, o co tu chodzi. Dzięki właśnie różnym blogom, stronom, portalom, które upubliczniają dowody. Mamy potężne dowody. Wystarczy powiązać. Jeżeli ja mam trzy wypowiedzi, przynajmniej trzy wypowiedzi publiczne Hillary Clinton, że Al-Kaida została zbudowana przez Stany Zjednoczone do walki z Rosją, no to przecież jest dowód sponsorowania Al-Kaidy, Bin Ladena, przez Stany Zjednoczone. Więc skoro, popatrzcie się, skoro za dużo tych dygresji robię, przepraszam, ale może to jest ważne, bo skoro Stany Zjednoczone sponsorują Al-Kaidę, sponsorują przywódców tego ugrupowania terrorystycznego, a mówi się, że WTC, World Trade Center, został zbombardowany, zniszczony, czy w jakikolwiek sposób zrobiona katastrofa przez Al-Kaidę i Bin Ladena, to kto to zrobił? Czy uwierzycie, że nagle Al-Kaida sama coś zrobiła? Skoro Clintonowa mówi, że to myśmy to zbudowali.
Jeżeli dziennikarze by byli uczciwi na świecie, to powiązali by te fakty i by pokazali, że Al-Kaida jest sponsorowana przez Stany Zjednoczone, a za WTC odpowiedzialna jest Al-Kaida i Bin Laden. No, przecież te klocki się tak łączą, że już ładniej nie mogą wchodzić w całość. To samo jest ISIS. Jeżeli zobaczymy, skąd powstało ISIS, to jest kontynuacja Al-Kaidy i różnych innych ugrupowań terrorystycznych. Znowu widzimy powiązania ze Stanami Zjednoczonymi. W Syrii Al-Kaida jest wojskiem Stanów Zjednoczonych. Być może za jakiś czas znowu któryś to polityk powie. I Brzeziński znowu przedstawia budzenie się narodu światowego. To jest bardzo pozytywne. USA powinny wziąć na siebie inicjatywę zmiany globalnej równowagi sił w taki sposób, aby przemoc pojawiającą się w muzułmańskim świecie i niekiedy wychodzącą poza jego granice można było powstrzymać bez naruszenia ładu światowego. I tutaj już naprowadziłem na temat Al-Kaidy i powiązania z ISIS oraz fakt, że ISIS to jest wojsko Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie muszą wysyłać swoich żołnierzy, tłumaczyć się przed społeczeństwem, dlaczego giną, dlaczego bombardują niewinnych ludzi. Oni realizują swoje cele. Tak jak Clintonowa powiedziała, że sponsorowali Al-Kaidę, a Al-Kaida mordowała inne narody. Teraz robi to ISIS. ISIS wyruszyło na Europę poprzez islamizację Europy. No, nie można już mieć innych dowodów i ciągle przekonywać, kiedy mamy czarno na białym, o co chodzi. Brzeziński się tylko obawia, żeby z tych krajów muzułmańskich, z islamu nie powstała jakaś siła, którą Stany nie będą mogli zniszczyć w krótkim czasie. Bo czym jest islam i Al-Kaida? No Al-Kaida jest i czym był Hitler? To są ugrupowania, które dostają władzę w konkretnym celu. Ale kiedy ten cel osiągają, muszą zostać zniszczone. Muszą zostać zniszczone dowody własnej działalności. No tak to działa. Hitler musiał być zniszczony. Co dobrego wzięli z tego dla siebie do własnego rozwoju. Al-Kaida musiała w końcu być zniszczona, bo ile będą tym Bin Ladenem żyli? Teraz ISIS jest, rozwija się, ale powoli jego struktury już padają. Chociaż sam jestem zdziwiony, jaki znowu kolejny układ nastał pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, że Rosja nie zniszczyła Al-Kaidy w Syrii i w Iraku. No to jestem zdziwiony. Na pewno tam doszło do układu. To jest pewne. Tam doszło do układu, że Rosja wycofała się. Nie wiem, jaki ten układ jest. Czy został Saddam Hussein, przepraszam, czy został Asad sprzedany. Czy za Ukrainę podejrzewam. Podejrzewam, że jest układ już na Ukrainie. Jest spokój. Bierz sobie ten Krym. Mamy resztę. Jest cisza. Korporacje wchodzą buldożerami i niszczą ukraińskość. Podejrzewam, że powoli będzie się tak działo w Syrii i w Iraku. Zostały kraje wyludnione. Zobaczymy, co tam będą budować, ale z tych koncepcji, które my rozwiązujemy i również sami analizujemy, to będzie powiększenie Izraela Hazarskiego. Nie może być takim małym państwem, musi być większym. Zobaczymy, jak to zorganizują. I będą podbijane kolejne państwa w tamtej części świata. Rozwiązanie sytuacji konfliktowych na Bliskim Wschodzie można powierzyć trójkątowi USA, Rosja, Chiny. Za cenę rezygnacji Rosji z działań opartych na jednostronnym stosowaniu siły przeciwko swoim sąsiadom, m.in. Ukrainie, Gruzji i państwom bałtyckim oraz stymulowaniu zainteresowania Chin Bliskim Wschodem jako areną do realizacji ich ambicji na forum międzynarodowym. Ja tu nie widzę żadnych ambicji, żeby miały Chiny działać na Bliskim Wschodzie, chyba że będą chronić działania Rosji, bo przecież to są państwa ze sobą współpracujące. Ja kiedyś publikowałem informację, że Chiny wysłały również swoje siły w tamtą część świata, ale jest cisza później po tej informacji, jakby to zgasło. Nie wiemy, dlaczego jest na ten temat nałożony kaftan ciszy medialnej, a na pewno za niedługo się dowiemy, chyba że już będzie tam pokój, bo wygonili Syryjczyków i będzie ten sam element, co na Ukrainie. No przecież najpierw trzeba zrobić destrukcję, zrównać z ziemią i później budować swoje. Oni tak działają. Więc oni chcą na siłę wepchnąć Chiny na Bliski Wschód.
Jakie tam Chiny mają zapędy strategiczne? Ja nie widzę żadnych, oprócz ochrony własnych interesów przed międzynarodową finansjerą. USA, Rosja, Chiny. W takim sensie moim zdaniem Brzeziński to mówi, że te państwa muszą się układać, co robić ze światem. Dzisiaj USA nie może działać. Dzisiaj międzynarodowa finansjera słabnie. Kiedyś było inaczej. Kiedyś Kaddafi, kiedy ruszył ze swoją monetą, kiedy Hussein ruszył. Nie ma Husseina, został zamordowany. Irak doszczętnie zniszczony. Nie ma Kaddafiego, został zamordowany. Libia doszczętnie zniszczona. Kiedyś jeden z najbogatszych krajów tamtego rejonu. Znakomicie się rozwijał. Dzisiaj destrukcja, kompletna destrukcja. Kolejny mamy kraj, Rosja. Ale już międzynarodowa finansjera nie jest tak mocna. Wiecie co, ja bym dał taką aluzję? To jest ten moment, kiedy Niemcy wkraczają do Rosji podczas II wojny światowej. Przechodzą w głąb Rosji, ale gdzieś tam w Syberia, mrozy. I tutaj następuje odwilż. I właśnie to jest ten moment, kiedy Niemcy przegrywają wojnę. I to jest ten moment, kiedy międzynarodowa finansjera zaczyna przegrywać. Kiedyś była mocna, potężna. Dzisiaj nie jest w stanie pokonać Rosji. Musi z nią współpracować. Bezpotężnie militarna i pokazała to w Syrii. Dlatego oni chcą, żeby konflikt na Bliskim Wschodzie był rozwiązywany przez te trzy państwa, bo Stany Zjednoczone, międzynarodowa finansjera sama tego nie zrobi. Aby sama to zrobiła, musiałaby rzucić bombę atomową lub jakieś bomby, może jeszcze nowocześniejsze na Rosję. No. Ale jest niebezpieczeństwo, że to również działa w drugą stronę. Że Putin, Rosja i ich strategzy, mocodawcy znają dokładnie, gdzie są punkty strategiczne międzynarodowej finansjery. Nie wierzę, żeby nie znali. Nie wierzę, żeby te dwie strony nie wiedziały, gdzie jest centrum dowodzenia. I że tam właśnie są wycelowane odpowiednie pociski. Gdyby co. Dlatego nie ma wojny nuklearnej światowej. Być może ona będzie, ale przy jakiejś końcówce dopiero zdarzy. Kiedy już ta strona druga nie będzie miała innej możliwości. Tak to sobie wyobrażam na dzień dzisiejszy. Czy plan Brzezińskiego jest utopią? Brzeziński wie, że Rosja już jest zagrożeniem dla USA, a Chiny staną się w przyszłości. Czyli podsumowując, Brzeziński zdaje sobie sprawę, że Rosję przegrał, a Chiny przegrywa. Natomiast ja twierdzę, podsumowując wywody Brzezińskiego, że to już zostało dawno przegrane. No wyobraź sobie taką sytuację, że po tych wszystkich upadkach sierpowych, uderzeniach międzynarodowej finansjery w twarz Chińczyków i Rosji, oni będą chcieli współpracować na uczciwych warunkach z międzynarodową finansjerą. To jest niedorzeczne. Dlatego chcę im dać marchewkę, przekupić, a następnie skłócić oba mocarstwa. Czy Brzeziński myśli, że Rosja i Chiny to głupie, bezmyślne ludziki zapatrzone w hegemona światowego? Skąd taka butność Brzezińskiego? Jak Brzeziński może twierdzić, że będzie Rosja współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi w jakiejś strategii decydującej o losie tego świata, skoro zniszczyła im rubla praktycznie, zniszczyła ich gospodarkę, chciała ich utopić w wodzie. Tak samo jakbyś, nie wiem, miał jakąś grupę ludzi i chciał ich mordował, ich torturował ich, ale okazało się, że nie da się ich zabić z jakichś powodów. No i później będziesz twierdził, że ty teraz będziesz działał uczciwie, że oni mi zaufają. To jest niedorzeczne. Rosja i Chiny zostały ubite już przez międzynarodową finansjerę. I tylko idiota z Rosji czy Chin chciałby się układać uczciwie z międzynarodową finansjerą. Nigdy tak się nie stanie, jak Brzeziński mówi. Są układy w Syrii, na Ukrainie, ale to są układy powierzchniowe. Ja to kiedyś zdefiniowałem w jednym z artykułów, że wygląda to następująco. U górze, czy na górze, jest pokój, współpraca. Będą się witać w wielkich gabinetach złotych, bursztynowych. Będą się uśmiechać. Będą troszeczkę drwić z siebie. Ale będą udawać, że są porozumienia.
I na tym poziomie układają się, bo muszą, na Ukrainie, w Syrii, w Iraku. Ale pod spodem jest cała burza i cała walka pomiędzy tymi państwami. A więc budowa własnych interesów, własnych systemów przez Rosję, przez Chiny. A więc cały czas szpiegowanie, cały czas podburzanie Rosji i Chin. Cały czas zastanawianie się, jak jeszcze zniszczyć tą Rosję, jak jeszcze zniszczyć te Chiny, jak ich osłabić. A Rosja i Chiny, jak się tylko zabezpieczyć przed tymi oprawcami? Jeszcze nie możemy z nimi walczyć, bo oni mają ten system swój cały. Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Czy myślisz, że jeżeli pod spodem jest potężna walka na śmierć i życie, a u góry jest miłość, taka powiedzmy mediana i dyplomatyczna, czy na tej podstawie Brzeziński może powiedzieć, że będzie jakaś oś trzech państw? Rosji, Chin i USA? No chyba tylko na tym poziomie medialnym dla ludu. Tylko teatr, chyba że Brzeziński, właśnie to była jego rola. Zrobienie teatru. Być może Brzeziński robi artykuły na zamówienie. Przecież jeżeli ktoś by pomyślał, no to jest strategia Stanów Zjednoczonych, to dlaczego Brzeziński o tym mówi publicznie do Piernika? Dlaczego Rosji i Chin daje czarno na białym, co mamy zrobić? On daje, bo to jest ta góra medialna, o której wszyscy mają mówić, a ten dół jest milczący. Czyli tam, gdzie jest prawdziwa, realna, faktyczna walka. To jest uśpienie społeczeństwa, że Stany Zjednoczone są taką hegemonią, że dalej będą się układać z Rosją, z Chinami. Mało tego. Brzeziński powiedział wyraźnie w tych pięciu elementach, że to Stany mają być górą. A Rosja, jeżeli chcesz być wielkim państwem, podporządkuj się. A Chiny jeszcze nie są tak niebezpieczne, więc trzymamy ich w garści. Więc jeżeli nie uważamy Brzezińskiego za pomyleńca, za osobę, która nie ogarnia już to intelektualnie, nie wiem, bo człowiek ma już tyle lat, że nie wiem, ale można rzec, że Brzeziński jest sterowaną osobą, z nazwiskiem, z historią, z życiorysem. Dlatego te jego elementy będą publikowane na całym świecie i będą kolejny raz ogłupiały świat, mówiąc, że Stany Zjednoczone są tą hegemonią, potężnym mocarstwem, a Rosja idzie w dół, ale my jesteśmy tacy wspaniałomyślni, że weźmiemy ją do tej osi trzech. Bo chcemy pokój, miłość na całym świecie. Dziękuję.